Cześć widzowie. Odkąd zdobyłem samolot ITP-1, polowałem na jakieś fajne starcie z jego udziałem, ale niestety nie udawało mi się to, bo zwykle przeciwnicy nie stanowili jakiegoś większego wyzwania, no i po prostu tam po paru kółkach ich wykańczałem. Ale z tym oto graczem Atsushi HD 1997, no musiałem się już nieco więcej postarać. Starcie zaczyna się już tutaj. On leci BF-em E3. To swoją drogą też mnie bardzo ciekawiło, bo do tej pory nie miałem okazji właśnie powalczyć z samolotem, powiedzmy, równorzędnym albo ciutkę lepszym od ITP-1. A tutaj taką okazję mam. Splitesem przechodzę do walki i opadającą climbing spiral nie daje mu okazji strzeleckiej, a tutaj chiny rękami podnoszące nos samolotu do góry i kolejne przejście do Rolling Scissors, a przeciwnik zaparkował mi na ogonie, jakimś sposobem nawet zdołał we mnie strzelić. W lewo i tu, żeby mi kamera nie zwariowała, to może bym go już sieknął. No ale niestety nie widziałem dobrze, gdzie on leci, więc mój strzał był niecelny. Odciągałem go trochę w stronę swojego spawna między innymi po to, żeby w razie czego moje chłopaki, które do meczu dołączają, mieli bliżej do niego. No i plan ten się jak widać udał, bo przyleciał pomagać Hurricane. Co prawda za wiele on tam nie pomaga, póki co, ale zawsze jakąś tam dodatkową presję wywiera. A przeciwnik widać, że wie jak BF-a używać i sprawia naprawdę wiele problemów. Trzeba się odpowiednio nożycami ratować, żeby mnie nie spizgał. O, chyba będzie mógł przejść przede mną. Tak, dlatego wyrywam w górę. No, a przeciwnik jednak poszedł w dół, bo go tamten Hurricane postraszył. No i kolejne przejście nożyc wspomaganych innymi komi, zarówno przeze mnie, jak i przez Sushiego. Biedny Hurricane nie może za nami nadążyć, tak wywijamy. Może teraz Henrykowi ze wsparciem grawitacyjnym, no ale niestety BF był ciut za szybki. No to opadające nożyce. Przeciwnik widział, że się uda mi nakierować na niego, no i odbił tym samym, nie pozwalając mi uzyskać sytuację strzelecką i przeszedł pionową pętlę. A to pozwoliło mi oddać strzał. Jak się potem okazało, ten Hurricane uszkodził mu w sekundę wcześniej mocno silnik i chyba linki sterowe mu urwał. No ale aż do tego momentu nic praktycznie przeciwnikowi nie robił. A tak starcie wyglądało z perspektywy Atsushiego. Zobaczył mnie blisko i płyciutkim nurkiem skręca w moją stronę, żeby nabierać prędkości. I zaczyna do mnie podchodzić. Ja widząc to, odciągam go trochę dalej, żebyśmy się nie potykali tutaj na środku mapy, gdzie w miarę blisko
miałby swoich sojuszników od Spawna. Chce go ściągnąć gdzieś mniej więcej w tamte rejony. Jak już to zrobiłem, Splitesem zawracam w jego stronę i udaję, że chcę czołówkę, ale tylko po to, żeby natychmiast przejść Splitesem do padających nożyc. No i zaczynam się z nim tutaj siłować. Przeciwnik jednak nie był noobem, tylko już takim graczem naprawdę ogarniętym, więc na przykład takie rzeczy jak manewr Kinery Koni to znał. Dlatego też spizganie go nie było wcale zadaniem takim prostym. Ale to dobrze, bo dzięki temu wreszcie miałem jakąś platformę porównawczą ITP versus BFE3, BFE4. No, tutaj jest ten moment, kiedy mogłem go sieknąć, ale niestety kamera mi go nie złapała. No i nie widziałem dokładnie, gdzie on leci, a przez to nie mogłem też go trafić. Z tyłu to już chyba widać tego Hurricane'a, który tu przyleciał pomagać. No, gdzie ten Hurricane? O, tutaj jest. No, ale i tak de facto to starcie jest tylko pomiędzy nami dwoma, bo Hurricane poza hałasem nic praktycznie nie robi. No nie, przesadzam. Zawsze to jakiś odwracacz uwagi jest. O, proszę, jak ładnie robił przeciwnik Hinerykom ze wsparciem grawitacji, żeby nos mu opadł szybciej. No i dzięki temu całkiem nieźle za mną podąża. Dwa z wody płaskich nożyc, kolejny zwód przechodzający w opadające nożyce. No i zdołałem przeciwnika dzięki temu z ogona strząsnąć, zwłaszcza że on tak trochę się tego Hurricane'a wystraszył i odbił przez chwilę w drugą stronę. Tutaj z kolei widziałem, że będę w stanie przelecieć mu przed nosem, więc odbiłem do góry i dzięki temu Atsushi nie był w stanie mnie sięgnąć. Strzela ten Hurricane, strzela, ale Atsushi tak się wywija, że nieboraczek nie jest w stanie trafić. No i na tym też polega klasa gracza. No ale tutaj chyba popełnił błąd. I się tego Hurricane'owi dał już trafić, ta coś tam pisze w logu, że tam go uszkodził i chyba to było w tym momencie, że Atsushi dostał mocno po silniku i po linkach. A moje strzały dokańczają go. Ale tak jak mówiłem, to był naprawdę całkiem porządny gracz. Sami zresztą zobaczcie. O! No jeżeli chodzi o jego wyniki na poszczególnych maszynach, no to też naprawdę przyzwoicie to wygląda. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!